Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zaprezentuję uszyte przeze mnie ubrania. Mamy jeszcze lato, końcówka lata, mam nadzieję, że jeszcze słoneczko będzie dopisywało i jeszcze we wrześniu będziemy mogli chodzić w lekkich, odsłaniających trochę więcej ciała ubraniach, więc dzisiaj pokażę Wam kilka stylówek, które ostatnio uszyłam, w których bardzo dobrze się czuję, także zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu. Na pierwszy rzut idzie top summer, a tak naprawdę zestaw summer. Ten zestaw za chwileczkę Wam pokażę, ponieważ mam jedne spodnie, ogólnie to ten wykrój, to kombinezon, ale ja stwierdziłam, że uszyję go rozłącznie, dzięki czemu mam większe pole do manewru, jeśli chodzi o różnego rodzaju stylówki. Także w chwili obecnej na sobie mam top summer, który jak widzicie jest bez ramionczek, z cudownym drapowaniem, który możecie sobie ułożyć albo na biuście w momencie, kiedy macie mniejszy biust, bądź na brzuchu w momencie, kiedy macie troszeczkę bardziej wystający brzuch i w ten sposób go zamaskować. Więc pod tym względem po pierwszym założeniu, po pierwszym odszyciu i założeniu stwierdziłam, że muszę uszyć ich więcej i tak naprawdę mam te topy w trzech sztukach, z którymi mogę stworzyć tysiące po prostu stylówek, co zobaczycie. W pierwszej kolejności stylówka bardzo prosta, na razie w takiej właśnie formie, gdzie jest tylko top i czarne spodnie chill, które również uszyłam na bazie wykrojów ze strefy kroju i szycia. Są to spodnie z wysokim stanem, z zakładkami tutaj w przypasku. Oczywiście są kieszenie i przede wszystkim materiał. Są uszyte z jerseyu wiskozowego. Nie wiem, czy mieliście styczność z tego rodzaju materiałem, dzianiną, ale jest to jeden z moich ulubionych materiałów, z którego uwielbiam szyć i który uwielbiam nosić, ponieważ jest cienki jak jersey, taki właśnie przy koszulkach, t-shirtach, ale ma w sobie więcej elastanu i właśnie w składzie ma wiskozę, więc on jest taki ciężki, skaczący, cudownie układający się, po prostu płynący w ruchu i tak dalej, więc jersey wiskozowy jest fantastyczny i te spodnie chill są jednymi z moich ulubionych. Także te spodnie z zestawu summer są bardzo, bardzo podobne. Też mają szeroką nogawkę, która jest prosta, ale tamte spodnie z racji na to, że są uszyte na bazie wykroju na kombinezon, mają też dużo wyższy stan. Jeśli chodzi o te spodnie, one mają stan nad pępek, tu mam pępek, tu jak widzicie jest pasek, oczywiście w pasku jest gumka. Za chwileczkę podrasuję ten zestaw bazowy właśnie kimono, które uszyłam w kolorze czarnym, więc będzie tylko jeden taki akcent kolorystyczny mocny i tak naprawdę każdy z tych trzech topów będzie mi do tej stylówki pasować, więc codziennie mogę wyglądać inaczej dzięki temu, więc dlaczego jeszcze polubiłam ten top? Ponieważ odsłania mój tatuaż, moją miłość, moją nowość, mój prezent urodzinowy, który znajduje się właśnie na łopatkach i bardzo, bardzo żałuję, że nie udało mi się odszyć tego topu przed urlopem, mimo że był już skrojony i czekał, więc jak tylko przyjechałam z urlopu i miałam chwilę czasu, od razu brałam się za jego szycie i przepadłam do reszty. Także na sobie mam już kimono, a tak naprawdę jest to pareo, którego bardzo nie modyfikowałam, że tak powiem, ponieważ tylko i wyłącznie dodałam tutaj taką koronkową taśmę, która wykańcza mi przód oraz tył. Skróciłam delikatnie rękawy, żeby były właśnie takie na 3/4, bo on ma właśnie rękawy długie, oraz go chyba też wydłużyłam i zrobiłam trochę większe rozporki. Żałuję bardzo, że nie zrobiłam kieszeni i też nie mam żadnego do niego paska,
szarfy i tak dalej, więc to jest taka typowa narzutka dla mnie uszyta z wiskozy. Cudowny jest, po prostu sobie go wymyśliłam, albo tak naprawdę podpatrzyłam, bo oczywiście inspiracji w internecie jest mnóstwo i właśnie takie pareo, które nadaje taki letni i trochę boho właśnie styl, mi się zamarzył i właśnie przed urlopem powstał, tak się prezentuje. I ogólnie do tego setu, który mam na sobie, czy nałożycie marynarkę, czy nałożycie kardigan, sweterek, katanę, to po prostu macie mnóstwo opcji w zależności od tego, jak się czujecie. Ja Wam tutaj prezentuję taki właśnie zestaw. I jeszcze jeśli chodzi o takie techniczne cechy topu właśnie summer, to on jest tak naprawdę dwuwarstwowy, więc zarówno na plecach są dwie warstwy materiału, jak i z przodu. Z tyłu jest wszyta gumeczka, która zbiera Wam obwód. Tutaj na górze, na biuście jest właśnie złożenie materiału, przez co możecie go sobie cudownie ułożyć. No i to drapowanie z jednej i z drugiej strony, które możemy sobie ułożyć na wiele sposobów, jest po prostu dla mnie sztosem. W chwili obecnej widzicie tylko taki paseczek, ale tu w klipie pionowym możecie zobaczyć spodnie, właśnie od kombinezonu summer, i w momencie, kiedy byście zamawiali u mnie taki kombinezon, sami decydujecie, czy chcecie mieć top osobno, spodnie osobno, czy też razem. Ogólnie przez top spokojnie biodra przejdą, więc tutaj nie ma problemu, a jest to naprawdę cudowny wakacyjny zestaw. Także jak widzicie, spodnie mam w intensywnym takim jabłuszkowym kolorze i one są też uszyte z jerseyu wiskozowego. Stan mają turbo wysoki, bo jak widzicie, aż po sam biust, więc tutaj tak naprawdę wszystko ukrywamy i gumeczka sprawia, że jest nam wygodnie i komfortowo. Są również kieszenie, więc tak prezentuje się zestaw z różowym topem. Za chwileczkę nałożę top pod kolor i będziecie mieć właśnie możliwość zobaczenia, jak taki kombinezon mógłby wyglądać w takim jednolitym kolorze. Szybka zmiana stylówki i teraz w klipie pionowym możecie zobaczyć, jak wygląda taki jednolity set, który wygląda jak kombinezon, a kombinezonem nie jest, także daje to ogromne pole do popisu i jak widzicie, jest w mega żarówiastym kolorze. Oczywiście na żywo nie jest aż tak bardzo intensywny, ale z racji na sztuczne oświetlenie po prostu wyglądam jak żarówka. Także spodnie z szeroką nogawką, z kieszeniami, do tego właśnie ten top i ogólnie jest to set summer, który tak naprawdę możemy otrzeć jeszcze na wiele różnych sposobów. Ja mam tutaj najprostszą wersję, ponieważ spodnie mogą mieć na przykład pęknięcie z boku nogawki. Do setu summer jest też dołączona spódnica, więc chyba też ma kieszenie z tego co pamiętam, więc może być też spódnica do tego zestawu, więc tak naprawdę na bazie jednego wykroju możemy stworzyć po prostu letnią szafę. Żałuję, że dopiero w sierpniu wzięłam się za uszycie tego zestawu, ponieważ bym w nim chodziła cały sezon letni, ponieważ raz materiał jest bardzo komfortowy i wbrew pozorom, z racji na to, że jest to dosyć gruby, mięsisty materiał, taki podskakujący, jak możecie zobaczyć, to on jest chłodny w odczuciu. Także pod tym względem tak wygląda moja propozycja stylizacji właśnie z białymi sandałkami. Właśnie wszystkie rodzaje takich naszyjników blisko szyi, nie takich zwisających, tylko blisko szyi, jestem tutaj na tak, kolczyków nie zmieniałam, no i musiałam spiąć włosy, bo po prostu jest mega gorąco, ale to też uwydatnia szyję, że tak powiem, wyciąga ją i to wszystko również nabiera troszeczkę innego charakteru i jak widzicie tutaj również w tym zestawie możemy sobie zdrapować ładnie tu na brzuchu bądź na biuście, w zależności od tego jak chcecie. Ten top jest przylegający, nic tutaj nie odstaje, no ja jestem zachwycona, koniecznie dajcie znać co na ten temat myślicie. Na szybciutko do tego zestawu, w momencie kiedy byłoby chłodniej, można narzucić sobie koszulę. Akurat koszula nie jest mojej produkcji, ale mam mnóstwo fasonów koszul, które można właśnie do tego zestawu również dorzucić, lub taką dłuższą, którą sobie możemy potem też tutaj na przykład zawiązać.
Kardigan też by się tutaj nadał, za chwileczkę zobaczycie w klipie pionowym, jak z kardiganem, który mam w ofercie w kolorze żółtym, więc taka bardzo, bardzo kolorowa, intensywna stylizacja. Nie każdy za taką przepada, ale taka biała koszula narzucona na ten set również bardzo fajnie wygląda, więc daję Wam jeszcze jedną taką propozycję na stylizację. I jeszcze zanim wejdę w trzeci top, który jest we wzór, stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze jedną propozycję taką denimową, czyli spodenki jeansowe, zielony top, fuksjowy też by pasował, ten, który za chwilę Wam pokażę, też do tej stylówki by pasował i na przykład taka jeansowa kamizelka, którą naprawdę można fajnie wkomponować w taki look na trochę chłodniejszy dzień, także czuję się w tym zestawie fantastycznie, dajcie znać jak Wam się podoba. Ogólnie spodenki oczywiście i katana nie są mojej produkcji, do uszycia tego typu cięższej odzieży, że tak powiem, potrzeba trochę więcej czasu, także z biegiem czasu na pewno uzupełnię sobie garderobę w tego typu odzież, więc tutaj nic straconego, a na chwilę obecną taka szybka inspiracja na stylizację stopem summer właśnie w takiej denimowej wersji. No i teraz prezentuję Wam ostatni, trzeci mój top summer, jak widzicie jest w kwiatowy wzór. No jest przepiękny ten wzór po prostu, bo będzie kiedy odszyłam ten egzemplarz i nałożyłam go, po prostu poczułam się turbo kobieco i tak naprawdę ten top będzie robił całą stylizację bez względu na to, z czym go połączymy. W pierwszej kolejności w klipie pionowym widzicie taką propozycję bardzo letnią z sportowymi butami i spodenkami Twist, które również odszyłam świeżutkie, więc tutaj fuksja nawiązuje właśnie też do różu, który znajduje się na wzorze na topie, do tego też taka dosyć chokerowa wersja łańcucha pod szyją, no i włosy na cebulę, okulary i tak naprawdę jesteśmy gotowi na podbijanie jakiegoś pięknego miasta, miejsca i tak dalej. Wyglądamy kobieco i czujemy się wygodnie, ponieważ spodenki są też uszyte z wiskozy, z lnem i one właśnie mają taki kopertowy fason właśnie, że najpierw zawiązuje się je z tyłu, potem z przodu i cały tył musimy między nogami przeciągnąć, żeby po prostu się tutaj zawiązać w te spodenki, a może w ten sposób. Więc to moja pierwsza propozycja stylizacji właśnie z tym wzorzystym topem. Oczywiście nie mogło zabraknąć zestawu właśnie ze spodniami z setu Summer. Jeśli chodzi o ten top, jestem totalnie w nim zakochana, zauroczona, daje taki kobiecy, romantyczny vibe, że po prostu z czym bym tego nie zestawiła, będzie wyglądać rewelacyjnie. Także tutaj na topie są trochę spokojniejsze te zielenie, aniżeli na spodniach, chociaż w rzeczywistości nie gryzie się to jakoś bardzo mocno, więc tutaj zobaczcie, po prostu cudo. Stwierdziłam, że jeszcze założę Wam marynarkę do tego setu, mimo tego, że mam na sobie sportowe obuwie, to jak widzicie, po nałożeniu marynarki w jasnym kolorze, po prostu ten set nabiera jeszcze zupełnie innego klimatu, vibe'u i tak dalej, więc pod tym względem no widzicie, że mając trzy takie topy i nawet jedne spodnie, możecie po prostu bez ograniczeń tworzyć zestawy, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze wspomnę w tym miejscu na temat bielizny, którą mam na sobie, ponieważ no, mamy top bez ramionczek, nie każda z nas czuje się komfortowo bez biustonosza. Ja ogólnie powiem Wam, że w momencie, kiedy mierzyłam te topy po odszyciu, nie miałam stanika i jakoś tragicznie to nie wyglądało, z racji na to, że mamy tutaj podwójną warstwę materiału, no to on też tutaj troszeczkę zbiera, więc pod tym względem wydaje mi się, że w momencie, kiedy macie mniejszy biust, ja mam miseczkę D, możecie zrezygnować w ogóle ze stanika, ja mam bardotkę z Triumfa i ona fantastycznie mi tutaj trzyma w ryzach moje ponczusie i po prostu, no też nie ukrywajmy, wszystko lepiej leży, bo są troszeczkę wyżej uniesione właśnie moje kształty, przez co się tutaj talia też uwydatnia, nie jest zasłonięta właśnie biustem, także na co dzień bez stanika, bez problemu, a ja w chwili obecnej mam właśnie taką bardotkę, która jak widzicie fantastycznie tutaj trzyma mi wszystko na swoim miejscu.
No i oczywiście nie mogło zabraknąć takiego zestawienia klasycznego z jeansami. Jeansy mogłyby być troszeczkę jaśniejsze, ale do takich granatowych też fajnie pasuje. Jak nałożymy czy to sportowe buty, czy to nawet szpilkę białą, jak widzicie tutaj na klipie planowym, fajnie się to prezentuje, katanka, kurtka jeansowa również fajnie się tutaj z tym zgrywa, topem wzorzystym, no i w takim secie poszłabym na przykład na kawkę z koleżankami na miasto, więc tutaj ten top wzorzysty w takim właśnie princie wydaje mi się, że jest hitem. Jest hitem. Myślę, że będę go bardzo często nosić. Jest mi już bardzo gorąco i wydaje mi się, że te propozycje, które Wam przedstawiłam, powinny Was zainspirować do kombinowania, do łączenia ze sobą ubrań i po prostu cieszenia się z tego, jak wyglądamy, bo to, jak się ubierzemy, rzutuje na nasze samopoczucie w ciągu dnia, przynajmniej w moim przypadku tak wygląda, dlatego warto mieć trochę dodatków w postaci biżuterii, kolczyków, mieć kilka takich upięć włosów, które w zależności od stylu, w którym się ubieracie, będą pasować. No i tak naprawdę, jak widzicie, na bazie niewielu elementów możecie stworzyć mnóstwo stylizacji, na przykład w momencie, kiedy jedziecie na wakacje i ograniczone macie jednak bagaż, no to na przykład taki set summer rozłączny daje ogromną ilość możliwości wyglądania na co dzień inaczej. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tego filmu, że Wam się ta tematyka spodobała. Koniecznie dajcie znać, która stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu, a ja z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!